Siema, jestem Bizony, ja to jest Tomb Raider. W poprzednim odcinku znalazłem Alexa, czyli ala Harry Potter. Miałem go wyciągnąć, ale nie wiedziałem jak. Więc wpadłem na pomysł, że tutaj wszędzie są takie jakby miejsca, po których on może jeździć. Nie muszę tylko jakby tutaj dojeżdżać i to koniec. Tylko jeszcze mogę na przykład... Bo jak skoczę tutaj na drabinę, to ją przesunę. Ale mogę ją też przesunąć w drugą stronę, czyli tam do samego końca dojechać, bo tam też tak można, tak testowałem mniej więcej, ale nie chciałem tego robić wszystkiego sam, więc mniej więcej tutaj dotarłem, tutaj maksymalnie. I teraz powinienem mieć szansę dojechać tutaj, chyba, tak mi się wydaje, bo tutaj jest jakby możliwość przejścia, o ile nie pojedzie dalej, ale nie pojedzie dalej, bo jest blokada tutaj. O kurde, liczyłem, że będzie tak pięknie. Liczyłem, że tutaj będzie to, no come on. O! Easy, panie, myślałem, że kurde, złe miejsce jest. Myślałem, że zostanę gwiazdą w moim własnym, jednoosobowym filmie akcji. Widać, nie zawsze bohaterowi się udaje, co? O Boże! Laro, ze mną najlepiej. Kopać rurę i potem... O! Spadłem. Dobra! Mam! No to co dalej? Czemu nie chwycisz się tej drabiny? Chwyćcie tej drabiny. O! I teraz się uda. Jak? Jak ja tego nie odkryłem? I teraz powinno się udać. Nie wiem, czemu tamta rura była problemem. Ja szczerze nie mam pojęcia. I teraz powinno się udać. Aha, i hak się zaczepił automatycznie. Okej. I teraz mogę to pociągnąć. Dobra, dawaj, Lara. Pójdę na wszystkich w akcji. O kurde, aż się gra zawiesiła. Się zapisuje, więc musiała się zawiesić. Znajdź narzędzie. Narzędzia, Reyes. Reyes, gdzie jesteś? Myślałem, że to będzie rym, ale nie wyszło. Masz narzędzia. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. Przepraszam. Masz narzędzia, Alex? Dzięki, cześć, leż sobie. Użyj Patronusa, Harry! O kurde, dobra, to było... Ten strzał był taki dziwny. Zabierz narzędzia. Nikt bez ciebie nie pójdzie. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Pasy jaja robisz takie. Kliknij escape. Pewnie ją pocałuję jeszcze. Już! Było na jego. Dawaj, pocałuj go przynajmniej, nie? O, no i to jest to. No i teraz może umierać. Tak to działa mniej więcej w filmach, nie? Muszę poświęcić jak tylko jakaś esencja go pocałuje głównego bohatera. Znaczy, głównym bohaterem będzie dopóki nie zginie. Nie? Oho. Bierz to narzędzie i spierdalajmy stąd. Oho, dokładnie. Też tak myślę, gro. Też trzeba stąd iść. O kurde. O kurwa, nie wiem co robić. Okej, okay, dobra. Trzymaj, weź na li... Aha, okej. Okay. O, proszę, zarąbka. O, jak jedzie. No to jest super bohaterka. I bohaterka główna, nie? To jest po prostu wyskok. Wybuch jakichś pistoletem? Nie. Wjazd po linie i przejeżdżanie przez wybuchy. To jest dopiero to. No, powiem szczerze, szkoda Alexa, nie? Mimo, że za dużo na ekranie to on nie był, nie? Ale jednak szkoda, nie? Nie musiał umierać. Nie musiał umierać. Na razie wszyscy umierają, Lara. Wiesz, Rolf umarł, gościu z Glasgow umarł. Jeszcze pewnie by się ktoś znalazł i też umarł. Lara, coś ci trochę cienko to idzie. Powstrzymywanie, kurde, ten, śmierci bliskich. Dobra, czyżby tutaj gdzieś, tędy? No, a, jest! Nie no, strzały są, ale... Może tutaj? O, proszę bardzo. Elegancko, ja wiedziałem od początku, co robię. Ten raczej nie wejdę. Ej, Lara, nie! Nie rób mi tego. I teraz będę mógł pójść i otwierać te wszystkie rzeczy. A mogę wjechać? O, mogę wjechać. Wiem wszystko, znam się na tym, na tamtym i... na tamtym też się znam. Tylko jeszcze nie widać, że się znam, bo się nie znam jeszcze w tej chwili. Ale już niedługo. W tej grze tak jest, że nie zna się czegoś, ale się potem już poznaje. Mogę sprawdzić, co tam jest po tej stronie. Czekaj, Lara, co tam jest?
Jest tam coś? Nie wiem. Adios, muchachos. Tak muszę tutaj iść. Wow. Oj, teraz mogę... Wow! Serię ma, no nie wiedziałem. Chcę łuk, tak? Łuk i wystrzelić z tego. Dawaj. No, rozpierdzieliłem skałę. Litą skałę. Nie! Chryste, panie, jak się wstoszyłem. Stare dzienniki. Nie ma szans, żebym zapamiętał, gdzie geoskrzynka była, gdzie inne rzeczy były z tym. Miesiące pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy nabrzeżu odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. I ten grobowiec jest fabularny. W końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, do rytualnej komnaty. Zaalarmowano oni? Ostateczny sukces lub spotka nas ostateczna klęska. Co to są oni? Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Ale w sensie oni, że oni? Czy oni jako imię oni? Nie mam żadnego pojęcia. No coś zaalarmowało, mam przerąbane, będę musiał pewnie walczyć z tymi potworami, bo tak... Statyczne ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. O, proszę, proszę, ja wszystko widzę. Nic się przede mną nie ukryje, otwieraj drzwi i mała. Oj, mała, mała, otwieraj drzwi i pokaż, co kryjesz w środku. Teraz mogę to otworzyć, tralalalalala. Uwaga! Proszę bardzo, ja wiedziałem, że to mi się przyda. Już myślałem, że nie zadziała. Proszę bardzo, geoskrzynka, jakieś surowce, coś, to nie chcę nic mówić, ale... Mam nową zabawkę i mogę ją używać, nie? Tak, to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, nie zawaham się jej użyć, a powiedziałem co innego. Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli 1873. No, drugi sen. No, sen tu pisze. Chyba, że to jest przetłumaczone. Jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza. Uwaga, czas podrzucić ją do góry. A nie mogę. Nie mogę jej podrzucić, ale mogę obracać w nieskończoność, tak? Aha, ale obrócić do góry nogami to już nie. Przynajmniej tak, tak udawałbym, że podrzucam tą monetę i co wypadnie. Tak. O, to też można by było coś zrzucić. Się pojawią przeciwnicy, że nie za bardzo. I zobaczyłbym jeszcze, czy coś tutaj gdzieś jest. Tam coś jest jakby pokazane. Tam mam iść? Mam iść tam. Więc tam pójdę też. Tam coś widziałem. O, tutaj coś jest. A tutaj też coś... A, tutaj coś jest. Granaty, których nie mogę podnieść. Dzięki. Chamska gra. O, tutaj coś jest. A już wiem, ja tam coś pominąłem na górze, jak nic. Dawaj, idź, Lara, czemu się zbagowałaś i nie mogłaś iść? Nie straż mnie. Tu będą przeciwnicy, jak nic. Nie pamiętam, czy tędy szedłem poprzednio, czy nie. Tak, pamiętam już to. I teraz... Aj, marnuję amunicję, a chciałem tutaj zrobić to. Chciałem po prostu wyrwać to ze ściany, wyrwać. O, łamanie murów, solidarność, oh yeah. O, mogę to spalić. Pal, komunistów. Okej. Okay. No, spalonych flag 2 na 4. No już szukam następnych. Oj, proszę bardzo, to jest geoskrzynka. A co w niej się kryje? To jest ten podsucho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. Kurde. Fajne takie tempo tsuno. Wygląda troszeczkę jak, nie wiem. W sumie to jak, nie wiem, jak to wygląda, co mi to przypomina. Nie pistolet, Lara, do jasnej, ciasnej. A tu, o, proszę, proszę. Widzę, że tutaj elegancko do góry mam przybić, a nie tym razem na dół. Aha, uwaga. Woohoo, zarąbiste to jest. To jest po prostu zarąbiste. Lara, pokaż, co tam możesz zaserwować mi.
Umiejętności brak, surowców brak, ogólnie jest bardzo beznadziejnie, więc dziękuję bardzo, do widzenia. Te wszystko polepszane, został tylko karabin tak sensowny, no i w sumie strzelba jest na maksa, później coś jeszcze się pojawi, jakieś ulepszenie. Albo już po prostu się zbliżam do końca gry, nie mam pojęcia. Tu jest tłumik, tutaj jest luneta, nie chcę lunety, nie potrzebuję jej. Chyba, że będę strzelał do kogoś z kilometra albo dwóch i będę bił rekord świata w strzelaniu ze snajperki, no to wtedy się może przydać ten karabin i ta luneta niesamowita. A tutaj dobrze idę? No chyba tak. Nie bez powodu tutaj jest ognisko i nie bez powodu tutaj są inne rzeczy, takie jak ściana, do której mogę przybić strzałę z liną na przykład. Proszę bardzo. Może być? Co tam jeszcze było? Tak. Mój pistolet, który ma strzelanie seriami, a nie mam pojęcia, jak to zrobić na tym. Na komputerze, jak na klawiaturze tej serii użyć, bo mogę strzelać pojedynczo, ale też mogę strzelać seriami. O, proszę bardzo, widzę, że po kolei gra mi pokazuje coś, co mogę jakby pociągnąć liną. Liną i wyciągarką, czy jak to nazwać. Będę to mówił, że to jest wyciągarka, nie wiem, czy to tak do końca jest wyciągarka, ale mam to gdzieś. Ważne, że pasuje mniej więcej opis do tego, jak to wygląda. Skrzynka, Boże, 10 punktów ekspa, Chryste, Panie, dziękuję. Znaczy, mogę do góry iść, ale po co miałbym iść do góry? Co gra mi chce pokazać? O kurde, spadnę. Nie, Lara! Lara, tak bardzo się bałem, że się zesrałem. Dobra, dawaj. Co ja mam? Chwila. Nie, w dół. Niepokojąca muzyka jest i ogólnie przecież wrócę tam do tego grobowca, który był zamknięty właśnie przez to, że nie miałem tego narzędzia, tej wyciągarki, bo mam narzędzia, nie? Będę musiał wrócić. Czy ja powtórzyłem dwa razy, powiedziałem narzędzia mam? Pewnie tak. Chodź kolego, chodź, giń. Fajna masz broń, ciekawe czy to jest to co... Czy to ma kuszę? Ej, masz kuszę, kolego? Myślałem, że ma kuszę. Myślałem, że ma kuszę, przysięgam. Ja naprawdę tak myślałem. Dobra, to idę dalej. Halo, panowie, jesteście tam? Jak tam się bawicie? Gracie w Stalkera, co? Dobra, spróbowałbym ich zastrzelić. Nie jest to dobry pomysł. Jestem pewien, że jak zaatakuję tego po cichu, to ten drugi się ogarnie, nie? Będzie wiedział, że już coś jest nie tak. Więc spróbuję przeskoczyć na klawiaturze, o ile się uda. I ogólnie zastrzelić jednego i drugiego, nie ma szans. W ogóle przez chwilę myślałem, że to jakiś interfejs jest, a to jest jakaś rura, czy coś to jest. O Boże, jak ja to mógłbym zrobić, żeby kurde, no właśnie, ten się zaalarmuje, chyba... Nie, ja go po prostu nie dam rady zabić po cichu, chyba tak, zaraz zobaczę w sumie, podejdę na padzie do nich. Nie, spokojnie. Potrzebuję pomocy! Kurde, nie! Giń! Ło, spadł. Jak tam lądowanie? Miękkie? No tak. Ale chyba po prostu ja tu miałem przejść dzięki temu do trenadu. O to chodziło, ja szukam jakiejś drogi, mówię... To jest muzyka jak z Gothica. Bęben słychać w tle, no bo nieważne, nie wiem, nie mam pojęcia, już nie pamiętam w sumie jaka muzyka była w Gothicu. Boże, gra się zacina, ale to dlatego, że się zapisuje. Albo ja mam problem. O, Jesus, nie, poszedłem do misji głównej, kurwa, nie. Proszę, nie odjeżdżajcie jeszcze. Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Niestety, Alex, tak. Został na statku. Ciekawe, może się okazać, że żyje, ale wątpię. To by było dopiero bohaterskie. Przebywa, ma małe szanse przetrwania. Reyes! To trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. No i to jest zawsze podejście. Ale chciałbym iść do tego, do grobowca, bo go pominąłem, poszedłem do cutscenki. Ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy tę robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. Jesteś podejrzany. A jaką wspaniałą historię opowiemy.
historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. To jest chyba ten grobowiec. Kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Chociaż chyba nie. Bez ciebie nie odpłynę. No to odpływaj sama. Jak widać. Chyba nie wiem. Mam iść gdzie? Mam iść tam. Aha, to nie. Ja idę do grobowca. Ten grobowiec był zamknięty niesamowitym czymś. Zawaliło po prostu go i tyle. Także chcę go otworzyć, bo czekałem na tą chwilę od 60 tysięcy lat. Dawaj, otwieraj, Lara. Nie bądź mała, otwieraj to. Słucham? Aha, jest. Już myślałem, że wlazłem i nic tu nie ma. Czemu nie mogę tego wziąć? Ej, odbierz to. Aha, Max mam już. Okej, Max. To nie mogę już więcej wziąć? Bo Max? To muszę sobie doszyć więcej dziur. Na to, aż w sensie kieszeni. No nie wiem, jak to się nazywa. Po prostu miejsc na amunicję, okej? Okay? Kieszeni. Niech będzie, że kieszeni. To w sumie chyba najwięcej ma sensu. Chociaż nie wiem czasem, co ma sens. To, o czym mówię, czy ma w ogóle jakikolwiek sens. W większości nie. I czemu gasisz? Świeć to do jasnej, ciasnej. Wiem, że jesteś twarda laska, ale po ciemku to gówno widać. Nie to. Czemu ciągle wyciągasz pistolet? Nie wiem. A udało mi się wbić na chybił, trafił, więc zarąbiście. Dawaj. Podoba mi się ta wyciągarka, jest zarąbista, ale coś czuję, że będę musiał jej częściej używać. No i w sumie dobrze. O, ryby! Dawaj. Ryby dawno nie jadłem. Tutaj jak widać nie ma nic. Powiem szczerze, jak na miejsce, które jest opuszczone i zawalone, to jest dosyć mocno oświetlone. Jakieś czerwone światło niepokojące. Świątynia kapłanek. Ta jaskinia była kiedyś miejscem kultu. Co to za lampa? Czemu ona świeci na czerwono? I ile mam surowców? Gówno. Dobra, nieważne. Dziennik Lary, nie! Kurde, pominąłem dziennik Lary, przepraszam, nie wiedziałem, że ona będzie gadać. Nie, a mogę gdzieś go odsłuchać? Opcje rozgrywki, tak? Nie, to nie jest to. Kurde, nie wiedziałem, że ona będzie o czymś mówić. Kurde! Ja chciałem jej wysłuchać. Ja lubię, jak ona gada przy tym ognisku. Kurde, no i zrąbałem. Ale cóż, no, czasem jak się coś zrobi... Chwila, nawet nie wiem, o co chodzi tutaj najpierw, żebym podszedł dalej, a potem dopiero cokolwiek klikał. To jest to, co już widziałem wcześniej. Jak musiałem się wspinać po Alexa tam, obok tego statku. Tutaj coś można dźwignąć, coś przesunąć. Ale co, kto oni robią tutaj? O, czyli jednak, ktoś tutaj jednak jest. Tutaj mogę to pewnie przeciągnąć jakoś i to jakoś zmieni coś. Aha, żeby móc pewnie skakać po tym. Skakać i gdzieś przeskakać, tak? O to chodzi chyba. Mam już maksymalną ilość strzał. Ale pytanie, co zrobi to? Jak to dźwignę, to pewnie ta klatka się podniesie. Pewnie ona będzie czas... A i to teraz się obije? Nie! Nie, to miało chyba... To miałem chyba przepuścić dalej, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale... To jest czasówka jak nic. Dawaj, szybko, szybko! Nie. Chodzi? A i to z powrotem wróciło do siebie, tak? Ja tu mogę iść w lewo. Uwaga, dawaj. Tak, puszczaj. Puszczaj i skacz, okej. Okay. Co tam ma w ogóle podpalić? Okej, okay, to rusza tamto. Ty
Tylko po co ja miałbym to zrobić? O, i teraz przeskoczę tutaj, dawaj, okej. I teraz tutaj, dawaj, szybko, szybko, dawaj. Lara, kurde belka. Kurde belka? I gówno. La. Pam, i pam, i pam. No i proszę bardzo, easy, panie. Wcale tu się nie męczyłem z tym. Okej, to mi się podoba, dawaj, otwieraj skrzynkę, mała, zasłużona nagroda. Niesamowite! Dostajesz expa, wyjmujesz coś. Chciałbym wiedzieć co, ale się nie dowiem. Grobowiec splądrowany, świątynia kapłanek ukończono. Dawaj, zjeżdżamy. O, fotorealizm! Ej, to mi się podoba. Pokaż, co tam masz. Czy mogę coś rozdać? Nie mogę? No ile brakuje mi jeszcze poziomu? Co to ma być? W sensie expa? No, to się nie dowiem. Zakończone, kurde... O, hej. Stanę tu na warcie. Reyes pracuje przy silniku, a reszta poszła się przespać. No i to jest jakieś wyjście, nie? Skoro lubisz nie spać, no to nie śpi, nie? Tak. Jesus Christ, dzik czy tam świnia mnie wystraszyła. Dawaj. Jeszcze troszeczkę przejdę się do przodu i zobaczę, co tam się dzieje, żeby tak nie kończyć odcinka w tak trochę chamski sposób, że tylko grobowiec i biedne poświęcenie, znaczy biedne, biedny Aleks się musiał poświęcić i to tyle. Coś, czy to nie spadnie na mnie? Na szczęście nie. Pewnie to jeszcze nawet działa. Nie działa. Okej. Czemu gra się musi zacinać podczas zapisywania? Nie wiem. Ale już mniejsza. Teraz pewnie gdzieś... Może po tej linie? Nie, ale pewnie tutaj mogę się... O, proszę bardzo. I tutaj mogę się już pewnie wbić na to. I co jest? Co ci, kurde, popipiłaś, czy co? Popipipipiłaś? Coś się dzieje z kamerą dziwnego. Drganie ma jakieś. To nie jest... Moje FPS są w dobrym stanie, tylko... Gra coś dziwnie się zachowuje. No jestem wyżej. Mogę, widzę, że gdzieś tutaj iść. Mogę gdzieś to pewnie podpiąć. Przez USB. Aha, i mogę sobie tutaj iść do góry. Ale tutaj mam coś innego. Jakąś skrzynkę, tylko gdzieś ją, kurde, zgubiłem z oczu. Oczy moje mogą kłamać. Chyba tak. Dobra, ale z drugiej strony. To widzę jakby podświetlane, jakby ktoś dotykał jakiś duch. Bo widziałem takie zielone ślady, to wiadomo ektoplazma, czy jak to się nazywa. Trzecia część łuku, proszę, proszę, a obóz je gdzieś tam wywiało, no cóż, nie interesuje mnie to. O, tu sobie wezmę to, tamto, siamto, wszystko jest ogarnięte, no to i do góry, kurde, co się będę. Mam iść tutaj, no tam minę, proste, nie? Dawaj, przypinaj. Kurde, nie trafiłem. Chwila, ale nie włączaj tego, No czemu nie mogę tego zrobić? No to dawaj, to przypinaj się tutaj. Ta animacja. Dawaj do góry, baby. Oh yeah, kocham to ulepszenie. Boże, jak to dziwnie się zachowuje. Co tu się dzieje? No i dobra, co dalej? No nie przejdę. Do góry chyba też nie za bardzo, jak mam wejść. Ale tutaj już mogę przeskoczyć, więc... Yep. Okej, okay, proszę bardzo. Ja tak, kurde, codziennie robię. Ja sobie lubię tak pochodzić czasem po takich bardzo niebezpiecznych ścianach, gdzie biorę swój czekan i... się wspinam. Nieważne, że mogę zginąć. Ja nawet to lubię. Jestem jak ten. Jak ten gościu z XXX. Tylko nie z filmu dla... Tylko tam, gdzie ten Vin Diesel występował. Przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Whitman, skurwysynu. Są, rzecz jasna, zupełnie szaleni. A ci biedni ludzie w Endurance. Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne, ja. Może nawet cała seria. Poszalał. Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści.
No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! A jednak Lara miała rację. Skurwysyn. Chce się dogadać, już nie dogadał z Matiasem i chętnie odda nas wszystkich na tacy, byleby ten Matias pozwolił mu zobaczyć i nagrać jakiś materiał. A jako, że Matias to wykorzysta, ponieważ pewnie zginie Whitman, nie wiem, walcząc z Whitney Houston, będzie walczył z tymi wielkimi olbrzymami, więc zginie, więc powiem mu, że okej, możesz kręcić materiał, mam to gdzieś, mnie to nie interesuje. Nie wiadomo, czy się w ogóle dogadali, ale jeżeli tak, no to mógłby go wykorzystać, bo Whitman jest teraz zaślepiony tym wszystkim, ale może jednak jest inaczej. Może jednak Whitman oszalał, ale by nas nie oddał na tacy wszystkich. Ale prawda jest taka, że oszalał i oddałby wszystkim tacy za ten materiał, żeby móc znowu być tym słynnym archeologiem, o którym mówi cały świat. Czyli o Indianie Jonesie. A on by chciałby być taki jak on. No i taki będzie pewnie ten rezultat, że będzie chciał nas wszystkich zdradzić. I już nas zdradził, także nieważne. Także do tyle w tym odcinku. Następnym ruszam dalej. Tam ruszam. Także do zobaczenia, siema i... Opraję spadem i cześć.